pięknie świeci słońce. Cudo, kot się drzewo wstało. Cudo. I śnieżek. Cudo. Tia. Dzisiaj dzień bluzowy. Duża bluza i zielone rajstopki. Lubię zaskakiwać, a to wam pokażę w usterku. Natomiast teraz przyszłam, żeby wiecie co zrobić, nakremować się i żeby troszkę wyschło wianek, tonik nawilżający, żeby ciut wyschło przed makijażem, żeby skóra przyjęła. Taka zabawa poranna. I do serii odżywczy na dzień również wianek. Czemu wianek? Nie wiem. Nie znam się na tych kremach, na tym wszystkim. Tak po prostu nie wiem, czy dobrze działa. W każdym razie źle nie działa. Nie mam tam jakichś odczuć typu skóra nawilżona, coś tam. No ja mam skórę naczynkową, dlatego jak jestem nieumalowana, to mnie widzicie czerwoną, ale czy naczynkowa to jest coś złego? Nie, no to jest po prostu wrażliwa, naczynka są blisko, jest cienka skóra. Ale tak to spoko, tyle tylko, że się kremuje, bo jak się wychodzi na ten, potem na mróz, krem na dzień, ale i podkład taki potem, wiecie, żeby to ochronić trochę. No to prawda, latać po lasach nie zamierzam, ale niech już będzie, także tutaj sobie mam pod ręką środka. Stoicie na komodzie. Komoda, duża komoda. Także chciałam się z wami przywitać. Zaraz wam pokażę moją bluzę. Zaraz też sobie zrobię koka, żeby było wygodniej, bo jak wstanę po warkoczach, to mam, o, tu mam lotopiża, a to nie jest pod czapki, pod nic wygodne, także zawsze tam jakieś ułożenia następują. No i właśnie, witajcie w nowym vlogu. Jeżeli się uda, to dzisiaj też gdzieś jedziemy i to też będzie niespodziewajka. I zabiorę was ze sobą i zobaczymy, czy będzie wam się podobało. Myślę, że magicznie, bardzo. A ja już wam pokazuję outfit of the day. Oczywiście muszą być gringe, bo jak żeby inaczej. No i właśnie zielone rajstopki. Tu mam wszystkie moje, słuchajcie, te. Jeszcze wyciągnęłam takie, no to do poukładania, ale wszystkie zimówki. Ha. No ale Grinch, zielone rajstopki, długa bluza i mła. W takiej długiej bluzie dzisiaj będę pomykała. Ona jest jak krótka sukienka. Ja lubię, nogi są wyrajstopowane. Ciepło i ma te kieszenie, to już ją będziemy wielbić. No to jest seria mama, czekajcie, seria mamowa z CIA. No, wygląda fajnie i oczywiście kotek najważniejszy, tak kicie? Tak? I love you, you love me. No i taki outfit of the day. I jeszcze wam pokażę, bo no już dopiero wstałam, ale właśnie tutaj leżą poduszki, te, które... Tak, ty też jesteś najważniejsza. Mhm. Tu leżą poduszki, które zakupiłam świąteczne i te dają mi świątecznego nastroju. A świąteczny kotek tutaj. O. Dorota zakłada światełki. Na jołkę. Gdzieś. I tyle mnie widać. Wianek. Dorota tam szaleje. A ja idę zrobić kawkę.
otwieramy nową kawę ze polecenia. Bardzo będziemy sypać. Świece. Proszę bardzo. Nowa partia świeczków. Super diecezyjnych. Żartuję, no. Włóż to, nie wiem, do chłodnego gdzieś, bo... Tak, ja właśnie do lodówki, właśnie tutaj. Słuchajcie, bo Ewa przyjechała z dostawą. Good Yule. Masło solone. Pychota. Kolejna część dostawy to są sosy wiśniowe, oczywiście nie inne, pychota. A kolejną to są desery. To jest bomba kaloryczna, ale jest tak dobry, że po prostu szok, także będziemy zierać. I patrzeć, czy równo puchniemy przy tym wszystkim. I Ewa przywiozła prezent. To jest najbardziej w klimacie. Tu mamy niołki. Choinkowe i lizak w klimacie i dziunia jest i ten jeszcze też jest w klimacie, owiec na bujaku, owiec na bujaku. I mamy muzykę, czerwony nos, jak to się dzieje, jedziemy na giełdę kamieni, zabieram was ze sobą, prowadzi nijaka Ewa. Dorota nawiguje, a ja to tylko sprzątam. Jesteśmy przed halą, tylko idziemy w drugą stronę i zaraz będzie giełda kamyczków. Thank you.
na Piotrkowską teraz, bo już żeśmy pięknie sobie poobchodzili pewne rzeczy. Ja prezent załatwiłam, to jest najważniejsze. Resztę samochód otwarty. Ewa znalazła klucze, bo Ewunia ma po prostu torebkę pełną zacną. Skarbów. Tak. Także lecimy.